Posłuchajcie, bo te durne dzieci przede wszystkim myślą, że bronią, że walczą w imię czegoś. Że tam, wiesz, że nie pozwolą, bronią dobrego imienia, nie pozwolą szkalować tego patusa na internecie, bo ten patus im nagada bzdury i ten dzieciak je powtarza potem jak magnetowid wszystko po nim. I on w to wierzy. I to jest właśnie najgorsze, że on w to wierzy, że on nie pomyśli weźmie. Czy nie jest czasami wprowadzany w błąd. Dla niego to jest najważniejsze, tylko się obrazić i dać kciuk w dół pod filmem krytycznym, gdzie się krytykuje w sposób kulturalny, rzecz jasna, tego patusa, którego on tam jest w stanie zawsze i wszędzie bronić. Co z tego, że ma same jedynki, szkoła tam opuszczona, zajęcia są opuszczone, ale ważne, żeby nikt patusa w sieci nie szkalował i on 2-4 na dobę siedzi i patrzy w te komentarze, minusuje, czy tam odpisuje wulgarnie, gdy ktoś kulturalnie krytykuje jakiegoś patostribera. Po prostu doszło do tego, że dzieci po prostu są, bardzo dają łatwo się manipulować takim niebezpiecznym ludziom. I w rzeczywistości samo im ufanie im bezgranicznie przez te dzieci do tych patusów powoduje po prostu potem jakieś śmieszne historie, że przychodzą smutni panowie, że zabierają komputery, laptopy, że patus sobie wywali na takiego dzieciaka, on będzie miał go gdzieś, on będzie się śmiał znaleźć sobie innego. I to jest właśnie straszne, że te dzieci są na tyle zmanipulowane, na tyle durne, ich przyszłość po prostu jest tragiczna. Mi się wydaje, że pewnie będzie tak, że skończą, co po niektórzy z nich, z posklepem, z piwem, nie wiem, z amfą w nosie. Nic, tragedia, drogie dzieci. Odpuśćcie sobie te patostreamy. Jest wielu innych youtuberów tworzących naprawdę dobre kontenty, dobry materiał, który was na pewno zainteresuje. Jeżeli co wy z tego macie, że wy tego patusa oglądacie? Co wy z tego macie, że wy patusów oglądacie? A to co? Przecież tam nic, poza tym, że jeden bije drugiego, to się co to was podnieca? Zastanówcie się wreszcie.